Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony z bezpan.pl. Patrzcie, jakie znalazłem Yuki Roztraty. To jestem po prostu w szoku. Ta Yuka Roztrata ma 90 cm. Zobaczcie, jaki ma gruby pień. On się mieści w całej dunicy. To jest po prostu niewiarygodne. To nie jest taki mały pieniek, jak nieraz widzimy, i później wyrasta z tego korona. Z tego cienkiego pnia nigdy nie będzie grubej rośliny. Natomiast z tej rośliny na 100% będzie wielka, potężna Yuka Roztrata. Zobaczcie, oni tutaj trochę tych liści będą przycinać, żeby było widać pień, to będzie jeszcze bardziej przycięte. Także pień tu będzie miał, nie wiem, 10-15 cm, tak myślę. You think that after cut the trunk will be about 10 cm? 15 perhaps. Tak jak mówię, 10-15 cm może mieć ten pień. Tutaj nawet więcej. Te liście później jeszcze będą się tutaj rozkładać. Spróbuję to zrobić pod innym kątem. Tych yuk mogę wziąć trochę więcej. Pozwalają mi to zrobić. Także jeżeli ktoś będzie chciał, to możemy je... Te mają w donicach 45 litrów. Zaraz pokażę ciut mniejsze w donicach 35 litrów. Powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Cieszę się bardzo, że przyjechałem. Oni nigdy nie mieli. To znaczy mieli, ale małe. Kupowaliście ode mnie małe. Teraz są te Yuka Roztrata. To jest bestseller. Minus 20 stopni. Patrzcie, jakie one są totalnie niebieskie. Totalnie niebieskie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Jestem pod olbrzymim wrażeniem. Wyglądają po prostu zjawiskowo. Zjawiskowo. I ten pień naprawdę będzie gruby. Naprawdę będzie gruby. To jest potężny, gruby pień. Cudnie. Cudnie. Bardzo dobrze, że tu się znalazłem. Gdybym nie przyjechał, widzicie, no nie wiedziałbym, no. Czasem człowiek nawet nie wie, że ma się zapytać. Wyglądają naprawdę przecudnie. Zaraz wam pokażę jeszcze, jaka jest grubość pnia. Przystawię coś. Teraz wam pokażę, jaki jest gruby pień. Zobaczcie, tutaj jest moja ręka, a tutaj jest pień. O. A teraz wam pokażę przy następnej. Zobaczcie, jaki tu jest pień. To nie są jakieś małe pierdziuchy, jakieś popierdółki, tylko to są potężne roztraty, z których będą potężne rośliny, a takie grube będą jeszcze bardziej wytrzymałe. To wam po prostu daje głowę. Dlatego naprawdę warto kupić takie i nie patrzeć za jakimiś cienkimi pniami. Po prostu jestem w szoku. Super, że tu przyjechałem. Wspaniałego dnia wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.